Pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa w Galerii Wrażenia Radzyńskiego Ośrodka Kultury. W dniu dzisiejszym przyszło nam otworzyć bardzo historyczną wystawę. Historyczną z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że jest to pierwsza indywidualna wystawa naszego dzisiejszego artysty, która odbywa się w tym miejscu. A drugim powodem jest to, że po raz pierwszy mogą Państwo obejrzeć pracę, mam na myśli tutaj akwarele, które jeszcze nigdy, nigdzie nie były pokazywane. I to właśnie z tych dwóch powodów nasz dzisiejszy wernisaż jest bardzo historyczny. I w tym momencie bardzo serdecznie chciałbym powitać naszego dzisiejszego artystę, pana Mariana Korczyka. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu, że jak zawsze przybyli Państwo licznie na nasze wydarzenie, na nasz kolejny wernisaż w Galerii Oranżeria Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Myślę, że pana Mariana Korczyka nikomu z obecnych tutaj nie trzeba przedstawiać, dlatego też pomyślałem sobie, że chciałbym, żeby ten dzisiejszy wernisaż wyglądał trochę inaczej niż to miało miejsce zwykle. Chciałbym, żeby to była taka mini rozmowa dotycząca twórczości naszego dzisiejszego gościa. Dlatego też, panie Marianie, proszę mi powiedzieć, wywodzi się pan z małego środowiska, urodził się pan w Branicy Radzyńskiej, w nieodległej Branicy Radzyńskiej w gminie Radzyń Podlaski i później poszedł do Liceum Plastycznego w Nałęczowie. W którym momencie narodziła się ta pasja do sztuki, do rzeźbiarstwa? Naprawdę trudno na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że to tak było takie zjawisko mieszkane. Człowiek się rodzi trochę taki inny, coś tam więcej widzi, więcej czuje, gdzieś tam na lekcjach na zadaniem będzie nam chodziła, to się tak się mazało. No z tym, że w różnych czasach. Liceum plastyczne to było jakimś takim elementem, myśmy nie widzieli, że coś takiego istnieje. Dopiero później w 8 klasie, kiedy tam przeczytałem, że to takie liceum istnieje, to już tylko tam, tylko to. Rozumiem. I od razu pan wiedział, że chce zajmować się rzeźbą sakralną, bo to chyba jest głównym motywem pana twórczości artystycznej. Czy tak jak chociażby tymi akwarelami z początku się pan zajmował, bo tak jak widziałem, one są datowane właśnie na okres, kiedy pan uczył się w Nałęczowie. Szkoda w tym, że ja tej rzeźby nie lubiłem. Ta glina zimna, jakaś taka nieprzyjemna, to trzeba było wlepić najpierw ją porządnie urobić. Także ja tego w szkole nie zapowiadałem się, że będę się zjadł. No później ja wiem, to chyba ten gdzieś parę dwóch ukierunkowywał tak, a nie inaczej, że to życie mnie zmusiło do tego, bo trzeba było jakoś zarobić, zarabiać, a za to mi płacili. Także. Rozumiem. No, każdy w Radzeniu pana chyba kojarzy z rzeźb, które możemy oglądać w Radzyńskim Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Tam znajduje się 5 rzeźb pana autorstwa. W ołtarzu głównym jest Chrystus ukrzyżowany, u stóp którego jest Maryja i Jan Ewangelista, jest Chrzciennica, a także Pieta przy wejściu. Ile czasu zajmuje, powiedzmy, stworzenie takich aranżacji, takich tych rzeźb, wykonanie tych rzeźb? To było jakoś tak w czasie rozciągnięte, też mi trudno jest powiedzieć, bo to te rzeźby były wykonywane pojedynczo. To powiedzmy ta rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego. Ja byłem młody, to dość szybko to robiłem. Zależnie od siebie. Jak się czeka chwała ostra, to na 2 tygodnie i taka i nie stała. Także teraz, dzisiaj to już na pewno dłużej. Zresztą, Wszystkie te pana rzeźby, które możemy podziwiać w różnych świątyniach, zarówno w kraju, jak i za granicą, są piękne, okazałe. Ale czy jest jakaś taka rzeźba, z której jest pan szczególnie dumny? No trudno powiedzieć. Najbardziej człowiek jest dumny z tej, co zrobił ostatnio na Młodzieży, czy też jeden. A pana, no, wszystkie są ważne. I tutaj, no, pan, trudno mi powiedzieć. Rozumiem.
A ile w Marianie Korczyku jest artysty rzeźbiarza, który wykonuje różne aranżacje sakralne, które są pana pracą zarobkową? Ile jest w Marianie Korczyku takiej rzeźby sakralnej, a ile takiej twórczości, którą tu możemy podziwiać? Te prace, które tutaj są, mamy mały procent. One są ważniejsze. One są robione na zamówienie, za pieniądze. No i mają to swoje miejsce, prawda? Gdzie tam zawsze ludzie, one są dla mnie ważne i dla ludzi są ważne. Prawda? Ludzie przychodzą, pomagają się modlić, także no to... Rozumiem. Szanowni Państwo, moglibyśmy tutaj tak naprawdę bardzo długo rozmawiać, ale może też i nie o to chodzi. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby porozmawiać dzisiaj z naszym artystą, to będzie na to czas, jak najbardziej zachęcamy. Ja już w tym momencie bardzo serdecznie chciałbym Panu bardzo podziękować za tą dzisiejszą wystawę, która, tak jak powiedziałem na wstępie, jest wystawą historyczną. Bo pierwszą w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Wcześniej były wystawy, ale był Pan współautorem tych wystaw. A to jest pierwsza indywidualna, autorska Pana wystawa w Galerii Oranżeria. I chciałbym, żeby Pan ją zapamiętał na bardzo długo. Z tej racji też przygotowaliśmy dla Pana pominek. Tak zastanawialiśmy się, co by to mogło być. I postanowiliśmy, że najlepszą rzeczą będzie rzecz, którą stworzy artysta dla artysty. Dlatego też przygotowaliśmy dla Pana karykaturę, której autorem jest, myślę, każdy już wie, Przemek Krupski, który zresztą tutaj jest u nas. Którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Chciałbym Panu bardzo powiedzieć. Teraz tylko Panu pokażę. Niech ta karykatura przypomina Panu ten nasz dzisiejszy wernisaż. A teraz pokażmy wszystkim. Ja może tak, pozwolę pokazać. No za powiedzmy za 10 lat, tak? Myślę, że Przemek bardzo...